Proszę pana, ja pracowałem w tym, ja wiem. Tak, pan wie, pan pracował w tym, pan wie. Jeżeli jest zakaz filmowania, to jest zakaz filmowania i tak? To dotyczy. Ktoś miał pan to... może mówić, czy tego obiekt wojskowy może pan też w obiekcie wojskowym, czy poza tego może filmować wówczas, kiedy pan ma zgodę dowódcy jednostki, a nie, pana... że żadne. Dobra, a niech pan mi powie jedno. Ja pracowałem w wojsku i ja wiem. A kiedy pan pracował w wojsku? Dopiero wyszedłem. Tak, widzimy się po raz kolejny. Za dużo pan nagrywa niezgodnie z przepisami, tak? Który jest... punkt tego rozporządzenia o tym mówi? Punkt 8. Punkt 8 nie mówi nic o zakazie fotografowania. No tak, że został pan wylegitymowany. Nie wiem, jak, czy został pan pociągnięty do odpowiedzialności, czy nie. Proszę pana, przecież wiemy, kto miał kłopoty z nas dwóch z tego tytułu. Ma pan telefon, niech pan nie wpędzi się w te kłopoty po raz drugi, bo drugi raz to już tak lekko nie przejdzie, że mnie przeprosi i ja to zaakceptuję pana przełożony. Nie wolno, jest zakaz. Ale proszę mi nie pokazywać i nie... No to proszę nie kiwać. Jest, powiedziałem, że jest zakaz, to jest zakaz. Strasznie. Bo ja zaraz zadzwonię po policję. Jest zakaz fotografowania i kamerowania. Ja zgodziłem się, że pan coś do mnie mówił? Proszę? Zgodziłem się, żeby pan coś do mnie mówił? Panu każe odejść i... Każe pan. I nie ma pan, pan prawa... tam za bramę. I nie ma pan prawa kamerowania. Pan opowiada takie bzdury. Dobra, zaraz zadzwonię. Ajajaj. Dobrze, nie ucieknę, proszę pana. A niech pan tak weźmie, tak jak pan tak zna zakazy, nie? To te zakazy obowiązują, proszę pana, jak ma pan zakaz, to za znakiem czy przed znakiem? Wszędzie, zakaz filmowania tego obiektu. Proszę pana, jak ma pan zakazy? Jak ma pan zakazy, to znaki, to zakazy obowiązują za znakami czy przed? Zakaz filmowania. Tak? I nie wolno jest filmować. Proszę pana, nie pan mi powie, bo pan... To jest tak samo jak obiektów wojskowych, nie wolno filmować, jest zakaz i zakaz jest przed. Zakaz obiektów wojskowych, tak? Filmowania. Mówi pan? Ja nie mówię. Bo mam wrażenie, że nie wie pan do kogo mówi i ja to rozumiem, bo to... A do kogo ja mówię? Do kogoś, kto filmuje obiekty wojskowe, policyjne, stocznie, ciepłownie i różne inne takie pana, obiekty. Ja pracowałem w tym, ja wiem. Tak, pan wie, pan pracował w tym, pan wie. Jeżeli jest zakaz filmowania, to jest zakaz filmowania i tak? To dotyczy. Proszę pana, jak załóżmy, ja bym miał tutaj posesję prywatną, nie? I bym stał sobie na tej posesji i chciałbym sobie zdjęcia robić na tle tego zakładu. To mogę czy nie? Nie. Nie mogę? Czyli mam wyłączone, tak jakby u siebie, fotografowanie połowy terenu, tak naprawdę. Ale nie. Czyli co, kupuję, załóżmy tu działkę, stawiam sobie krzesło i nie mogę fotografować. Kupić może, ale nie może pan fotografować. Jeżeli zakaz... Oj, tam proszę pana. Powiem panu tak, myli się pana, bo pan wezwał policję, poważnie? No oczywiście.
A jak przyjedzie policja i powie, że mogę, to co wtedy? Pan przeprosi mnie, czy nie? Nie, nie. No to... Pan nie może, jest wyraźnie napisane. Ale takie zakaz... założenie, zróbmy takie ma pan założenie. Pan zakaz fotografowania. Proszę pana, jak ja bym. Jakby ja bym miał. Ja bym jeszcze zakaz fotografowania. Jeżeli ja panu zwracam uwagę, żeby pan nie fotografował, no to się odchodzi i się nie fotografuje. Proszę pana, o ile taki zakaz rzeczywiście z miejsca publicznego spoza terenu istnieje? Jeżeli nie istnieje. Nie. Ma pan wyraźnie napisane, ja tablicę widać z daleka i to wszystko. Zakaz patrzenia się, jak ja bym wywiesił tablicę na moim płocie, proszę pana. Zakaz patrzenia się, to pan by nie mógł... A co ma patrzenie do fotografowania... Proszę pana, to i to i oko kamery zapamiętuje szczegóły. Nie. Przecież ja mogę zapamiętać szczegóły, tak? O, tutaj widzę tam anteny, tutaj komuś... Proszę pana, ja nie wiem, w jakim celu pan to fotografuje, filmuje inne. Jeżeli pan chce fotografować i ten, to... Pisze pan zgodę do dyrekcji zakładu i dyrekcja wydaje. Jak jest tu babka, która ma, chce fotografować sokoły, to napisała pismo i wtedy ona może... Ale weszła do środka, czy nie? Nie, bo nie dostała zgody, chciała do środka, nie dostała zgody. Aha. Nie ma. No okej, okay, dobra. Także, ale to jest wszystko za zgodą dyrekcji zakładu. Ja panu taką rzecz. Chciałem powiedzieć. To jest nieprawda, co pan... No jeżeli dla pana to jest nieprawda... Ale proszę pana, taka teoretyczna sytuacja, zupełnie teoretyczna. Nie ma teoretycznych sytuacji. No teoretyczna jest taka, nie że ma... policja przyjedzie i powie, wie pan co, panie z ochrony, uprzejmy, pan się myli, on może fotografować z zewnątrz, a te znaki obowiązują. To musi mieć zgodę. Ale proszę pana, może pan mówię teoretycznie, no ludzie są tylko ludźmi i mogą się mylić, tak? Inne i może pan ludzie są tylko ludźmi i mogą... Pan... Ale nie może pan fotografować zakładu, jeżeli jest tablica widoczna z daleka. Proszę pana, ale ja panu mówię. Ja mam doświadczenie w filmowaniu takich obiektów i nie tylko takich. Nie, proszę pana, obojętnie. Czyli czy... pan twierdzi, że jak gdzieś byłem i filmowałem na przykład obiekt wojskowy, ktoś to miał pan to... pan sobie może mówić, czy tego obiekt wojskowy może pan też w obiekcie wojskowym, czy poza tego może filmować wówczas, kiedy pan ma zgodę dowódcy jednostki. A nie, pana, że żadne. Ale pan mi powie. Ja pracowałem w wojsku i ja wiem. A kiedy pan pracował w wojsku? Dopiero wyszedłem. Także. Pan mi nie ja ostatnio byłem, proszę pana, w Lidzbargu Warmińskim. Wyszedł mnie do mnie porucznik i powiedział, proszę pana, oczywiście, że pan może filmować. A to szkodzi. No dziwne. Dziwne. Pan dlaczego? Dziwne. Ponieważ nie ma żadnych takich zakazów. A zna no pan tak. A korzysta pan z mapy Google? Korzysta pan a czasami? A to niech se będzie mapy Google czy inne, tu jest... No ale przecież przejeżdżają koło takich obiektów i mają pofotografowane z drogi wszystkie i może pan wejść na stronę i wszystko podróżuje. To sobie niech korzystają, tu pan nie może, ja pan ale oni też to zrobią. Uwagę i pan powinien odejść. Pana, tylko wówczas wtedy, kiedy ma pan rację, kiedy pan nie ma racji. To mam rację. A jakby pan, jakby się tak zdarzyło, żeby pan nie miał racji, przeprosiłby pan ale za to czy nie? Jakie? Jakby policja przyjedzie, proszę pana, przepisy mówią, że nie ma takiego zakazu i koniec. No jak nie ma, jak to zakaz... To jest tylko tabliczka, wisi, nie przepis. Dobra, niech pan wskaże przepis, który o tym mówi. Niech pan wskaże przepis, który o tym mówi. I tylko i wyłącznie, ja mam wytyczne, które ale dlaczego mnie, jako prywatnej osoby, mają obchodzić pana wytyczne? No to pana nie obchodzi, dlatego ja panu zwracam uwagę. No ja panu mówię, że pan się myli. No to jak się mylę, to się mylę. No i co wtedy? Jeżeli, bo wie pan, jak ja bym się mylił, to ja bym pana przeprosił. No, a pan ja, mylił, nie ma, a pan... ja nie mam za ale jakby pan się mylił, nigdy pan się w niczym nie mylił? Ja panu zwracam uwagę, że nie można bez zgody dyrekcji filmować ani fotografować, to pan powinien odejść i... Dobra, proszę wszystko. Pana, takie grzecznie się do pana zwracając. Czy pan mylił się kiedyś w życiu, bo ja się kiedyś ale myliłem? Ale co to pana interesuje? Interesuje mnie to, bo ja wiem, jaka będzie teraz sytuacja, co się zdarzy, w związku z czym jakby się tak zdarzyło, żeby pan się w tej sytuacji pomylił? Czy był pan skłonny mnie przeprosić? Ja panu zwracam uwagę, ja mam wytyczne, jestem pracownikiem ochrony, mam wytyczne i ja stosuję się do swoich wytycznych. Po tej całej a sytuacji. A mnie to nie interesuje. Pańskie po tej całej sytuacji, proszę pana, jak już policja przyjedzie i zakończy się to wszystko, mam nadzieję, że pan żartował, ale skoro pan nie żartował, no to przyjadą, pewnie będą coś, ale nie chcieli. I jak się okaże, że będę tu mógł zostać i dalej filmować, to czy pan byłby mnie skłonny przeprosić? Pana, pan może pilnować tu. Ja nie pilnuję niczego, ja mówię o filmowaniu. A nie robić... fotografować i ten...
To jest, proszę pana, obiekt strategiczny i podlega specjalnej ochronie. Nie ma mowy w przepisach o obiektach strategicznych do zakazu fotografowania. To nie ma. W związku z tym, jeżeli by pan się mylił, to tego pana cały czas pytam. Czy byłby pan skłonny w przypadku pomyłki przeprosić? Ale proszę pana, ja nie będę z panem dyskutował. No, na czym ja mam dyskutować? Ja tylko zadałem panu pytanie. Czy ja będę się mylił, czy ja nie będę się mylił? Jest zakaz fotografowania i to wszystko. Proszę pana, ten znak nie oznacza niczego więcej niż fotografowanie. No to jak dla pana nie oznacza, dla mnie oznacza dużo, że pan nie może fotografować ani filmować. No dobrze. To jest wszystko. Pan powinien się do tego dostosować. To jest nieprawda, co pan mówi. Pan mówi nieprawdę. Dobrze, to jest dla pana nieprawda. Nie jest dobrze ogólnie, że pan mówi nieprawdę. Ja wykonuję swoje obowiązki. Świetnie, no przecież pan nic mi nie robi, nie tego. Ja porozmawiamy sobie, ja do pana się grzecznie zwracam i nie widzę żadnego ogólnego problemu. Ale ja nie dam sobie. Panu powiedziałem, że pan przestał filmować. W porządku, ale ja nie muszę się słuchać osoby, która mówi. A pan mówi, do kogo pan mówi? No jak pan się odzywa? Ja pytałem się. Ja jestem pracownikiem ochrony, dowodzącym zmiany i po prostu panu tylko tłumaczę, że. Jest zakaz. Proszę pana. Panu tłumaczyłem, że jest zakaz fotografowania i filmowania, i proszę się oddalić i nic więcej. Proszę pana, ja mówiłem o tym, mówiąc, nie wie pan, do kogo pan mówi. Nie chodziło mi o to, że ja jestem kimś specjalnym, tylko chodzi o to, że pan nie zna prostu pewnego kanału, na którym ja umieszczam takie obiekty. No, nie zna pan tego kanału. I nie wie pan, że tego mogę. I nie wie pan, że miałem do czynienia. Nie, żeby umieszczać, trzeba mieć też zgodę, filmować. Ale pan się powtarza. Jak pan 30 razy powtórzy to samo, to znaczy, że to prawda? Ale ja nie będę z panem dyskutował. Przecież pan cały czas ze mną dyskutuje. Ale przecież, proszę pana, ja się z panem nie zgadzam, w związku z tym nie muszę odchodzić. A wiem, że mam rację, ponieważ bywałem już w takiej sytuacji, przyjeżdżała policja. Niech pan zgaduje, co się stało. Nie jeden, nie dwa, nie trzy, nie cztery razy, ponieważ w Polsce było kilkanaście osób, które myślało tak jak pan. No. Błędnie. Oczywiście może się zdarzyć, że policja też tak będzie myślała. Ale to zobaczymy. Skoro pan wezwał policję. Wie pan, co grozi za nieuzasadnione wezwanie policji? Dzwonił pan do zarządu tego obiektu? Może oni by panu powiedzieli, że jak on jest z zewnątrz, to może sobie filmować. Jest bardzo ciekawy obiekt z zewnątrz, bardzo duży, widoczny w wielu miejscach. W internecie jest z niego pełno zdjęć. Wiem, że nikt o zgodę w związku z tymi zdjęciami nie prosił. To się zdążyłem dowiedzieć. Teraz proszę pana, ludzie, którzy wchodzą ze mną w interakcję zupełnie niepotrzebnie, dzielą się na dwa rodzaje w takim wypadku. Na tych, którzy potrafią powiedzieć sorry, myliłem się rzeczywiście, i na tych, którzy odchodzą, zostawiając tą sytuację z odpleczem tyle razy głupoty. Pan ma tam zakaz latania dronami, nie? Jak ja bym tu do góry drona wypuścił, w górę, to ja mogę z tego miejsca to robić, czy nie mogę? Bo wiadomo, że na terenie zakładu, to jest dla mnie jasne. Ale z tego miejsca. Mógłbym? Pytam się, bo pan zdaje się być ekspertem w sprawach zakazu, w związku z czym... To są tylko takie pytania mające panu dać do myślenia. To jest prawda. Mówiąc o tym, że nie wie pan, z kim pan rozmawia, miałem tylko i wyłącznie na myśli, że to, że nie zna pan po prostu pewnego kanału, ja to rozumiem, bo ludzie mogą nie znać. Gdyby pan znał, no to by pan tych rzeczy nie opowiadał. No kanał, sranał, no. To jest ta uprzejmość, tak? Tak, wie pan, ja nie pytam bez powodu. Po co pan się pcha w te kłopoty? Niech pan odstąpi od legitymowania i będzie poprawny. Poproszę dokument.
nasz sierżant wszystko z ratunku Gdynia. Poprosił, że przedstawił, bo nie słyszałem wyraźnie. Starszy sierżant wszystkim komisarzy policji Gdynia. Tak, widzimy się po raz kolejny. Jak to się stało, panie? Co dobrego słychać? No tutaj właśnie nie za dużo dobrego. Nie za dużo dobrego. Nagrywa niezgodnie z przepisami, tak? W związku z tutaj elektrociepłownią, która podlega pod obiekty szczególnie chronione, no, tak? Czyli no. Zacznę od początku, tak? Żeby potem nie było niedomówień, pan nie musiał składać skargi na mnie, dobrze? Zgodnie a jak niech pan przypomni, jak ta skarga się skończyła poprzednio? Niech pan przypomni. Pan dostał ten mailowo, z tego co kojarzę, co się tam stało z tą skargą i pan wie dokładnie, tak? Ja nie muszę. Dostałem przeprosiny od pana przełożonego, powiedzmy sobie uczciwie. Ja w tym momencie nie muszę panu. Dobra, co tam słychać, panie? Zgodnie z artykułem 15 ustawy policji oraz tym, że nagrywa pan obiekty podjęte szczególną ochroną w związku z bezpieczeństwem państwa naszego polskiego. Prosiłbym o dokument tożsamości od pana, dowód osobisty albo jakiś inny potwierdzający pana tożsamość, dobrze? Panie, to jest nieprawda, że tego obiektu nie mogę fotografować. To jest po pierwsze. W związku z rozporządzeniem 24 lipca, rozporządzenie Rady Ministrów 24 lipca 2003 roku, obiekt. Czerwca. Ale dobra, okej. Okay. Czerwca, dobrze, czerwca. Tam nie ma w tym, proszę pana, rozporządzeniu mowy o zakazie fotografowania takich obiektów. Proszę pana, przecież... Proszę pana, jest napisane, że elektrociepłownia może być ewentualnie obiektem, no jest jakiejś tam kategorii, ale nie ma mowy o zakazie fotografowania takich obiektów z zewnątrz. Nie ma mowy. Proszę pana, przecież pan wie, że pan nie rozmawia z kimś, kto się na tym nie zna. Jak ja już panu to mówię i po ostatniej pana sytuacji, to już pan powinien wiedzieć, co się stanie i kto tu jest lepiej poinformowany. Dokument, proszę pana, ja nie popełniam w tej chwili ani wykroczenia, ani przestępstwa. Nie mogę zasadnie być o takie podejrzany, a pana ignorancja związana z prawem w sprawie fotografowania obiektów, to jest pana problem, a nie mój. Ja nie muszę panu w takiej sytuacji okazywać żadnego dokumentu ze względu na to, że nie mogę być podejrzany zasadnie. W związku z tym, że może pan znieść tutaj zagrożenie terrorystyczne. Proszę pana, na jakiej podstawie pan tak sądzi, że osoba, która wykonuje legalne czynności, może wznieść zagrożenie terrorystyczne? Na jakiej podstawie pan tak uważa? Bo do tej pory stoimy sobie w mi... pan nagrywa, jest objęty zakazem nagrywania. Nie jest zakazem nagrywania obiektu. Który punkt tego rozporządzenia o tym mówi? Punkt 8. Punkt 8 nie mówi nic o zakazie fotografowania w tym rozporządzeniu. Jeżeli pan ogląda materiały z mojego kanału, to w tym rozporządzeniu nie ma żadnej mowy o zakazach fotografowania. Nie ma takich zakazów fotografowania z zewnątrz takich obiektów. Niech pan dzwoni do pana przełożonego, który przepraszał mnie w sytuacji, w której obiekt filmowałem, wojskowy, który rzekomo nie można było, jak to pan pamięta, pana kolega powiedział, że popełniam wykroczenie, nic takiego się nie dzieje, nie ma zakazu fotografowania tych obiektów i ja nie muszę się legitymować z tego powodu, że pan o tym nie wie. Nie ma w artykule, którym pan mówi, w rozporządzeniu z 2003 roku, ani z późniejszych zmianach, mowy o zakazie fotografowania takich obiektów w ogóle, nie wspominając o tym, że nie ma z zewnątrz. Na terenie tego obiektu obowiązują pewne zasady. Poza terenem tego obiektu te zasady nie obowiązują. Taka jest prawda. W związku z czym nie wykrywa pan, nie zapobiega pan, nie rozpoznaje pan żadnego przestępstwa ani wykroczenia. Ja nie jestem osobą poszukiwaną, ani osobą taką, którą panowie próbują odnaleźć do ochraniania. To mówi artykuł 14, w związku z czym nie muszę panu się legitymować, bo 15 artykuł mówi o tym, że ja mam, że państwo macie prawo, panowie macie... Jeżeli pan wykonuje czynności w związku z artykułem 14, dostał pan zgłoszenie, że wykonuje legalne czynności, proszę pana. To, że pan tego nie wie, to nie jest mój problem. Proszę pana, ma pan telefon. Niech pan dzwoni do przełożonego teraz. I niech pan nie zrobi sobie tego numeru, bo jak pan drugi raz mi to zrobi, to ja w tym momencie żadne przeprosiny nie będą miały znaczenia. Żadne. Ja nie chodzę sobie tak pod obiekt, ponieważ nie wiem, czy mogę go, czy nie mogę nagrywać.
mogę nagrywać takie obiekty obojętnie. Oglądał pan film z Petrochemii z Płocka, gdzie policja przyjechała, mówi, no tak, ale te znaki w ogóle nie mają tu znaczenia w sensie fotografowania z zewnątrz. Jest na moim kanale. Jak pan zna ten kanał, no to przyjeżdżając tu mógłby pan zobaczyć, że jakiś policjant gdzieś w takiej samej sytuacji byliśmy. Byliśmy, państwo powiedzieli, okej, no nie ma w ogóle żadnego problemu, nie popełnia pan wykroczenia i właściwie to nie mamy tu nic do roboty. Koniec dyskusji. Ja wiem, na czym ja stoję. Nie muszę się panu w takiej sytuacji legitymować i tym razem, proszę pana, do tego nie dojdzie. Może pan sobie... Niech ma pan telefon, niech pan nie wpędzi się w te kłopoty po raz drugi, bo drugi raz to już tak lekko nie przejdzie, że mnie przeprosi i ja to zaakceptuję pana przełożony. Mówię panu, zna pan moje dane. Już choćby z tego, niech pan sobie wykorzysta, podpowiadam panu, niech pan sobie wykorzysta. Znamy się, byliśmy pod... w Gdyni. Był z panem dwóch żandarmów, to ja jestem. Przecież pan o tym wie, że to ja jestem. Po co panu te dane? Niech pan to wykorzysta, niech pan się nie wpędzi w kłopoty, że pan mnie zna i niech pan sobie tyle zrobi. Znam tego człowieka, wezmę sobie dane z tego. Jakby pan był policjantem, który pan by przyjechał z kolegą i się nie znamy, no to wtedy ja bym się uparł, jeszcze bym panów zatrzymał tutaj obywatelsko, ujął charakterze, bo nie dość, że jest. Ja już nie będę mówił, co tu się dzieje. Panie, poprzednim razem, jeżeli pan nagrywał jednostki wojskowe, które podlegały... No i co panowie twierdziliście? Że jest co? Że popełniam wykroczenie? Przecież było nagrane. I co? Tak. Jak to się zdarzyło? Jak to się zakończyło? No tak, że został pan wylegitymowany. Nie wiem, czy został pan pociągnięty do odpowiedzialności, czy nie. Proszę pana, przecież wiemy, kto miał kłopoty z nas dwóch z tego tytułu. No co pan... Niech pan jedzie, niech pan jedzie, niech pan jedzie, niech pan zadzwoni, niech pan sobie odpuści temat. No niech pan przejrzy, drugi pan niech przejrzy filmiki, jak pan zna mój kanał, niech drugi pan przejrzy filmiki, zobaczy, czy ja byłem na przykład pod rafinerią w Płocku i czy przyjechała policja i co powiedziała, czy mogę filmować, czy nie. To są wszystko nieuzasadnione wezwania policji, to są wszystko nieuzasadnione próby legitymowania w związku z tym przekroczeniem uprawnień. Artykuł, proszę panu, 24. Rozporządzenia w sprawie umundurowania mówi, że powinien pan mieć imiennik. Policjant nosi imiennik. To, że pan ma t-shirt, to nie ma znaczenia, bo pan powinien mieć takie ubranie, które ma na sobie imiennik. Dobrze, natomiast przedstawiłem się panu i tak. Poproszę o pana legitymację służby. Nie będę jej nagrywał, mi to w ogóle nie zależy. Mogę podejść do auta, jeśli pan żąda, to jak najbardziej. Ale to zaraz. To wie pan co, jak zna pan swój numer tylko i jeszcze raz pan powtórzy imię, nazwisko, to mi zupełnie wystarczy. Posterunkowy. Dobrze, wystarczy, nie potrzebuję nic więcej. Proszę pana, wyraźnie pan się przedstawił. O Jezus Maria, pan sprawił. Wiarygodne. Nie ma tych zakazów. Nie ma, no naprawdę nie ma w tym rozporządzeniu. Że ja mogę zaraz wyjąć telefon i niech pan mi wskaże w tym artykuł 8. O Jezus. Nie ma, nie istnieją zakazy fotografowania z zewnątrz. No niech pan pomyśli. No przecież pan przecież zna tą sytuację. Nie? No jak pan jest tam na pewno trochę huczało o tym. Czy nie kojarzy pan? Wie pan, mamy też dużo innych interwencji. Także jasne, ale to była taka dosyć medialna sprawa, nie? No bo ona się obyła o skargi, w skargach mi odpowiedzieli bzdury. Ja to udowodniłem i potem pan szef tam, ówczesny szef tamtej jednostki mnie przeprosił za te numery. No niech pan pomyśli tak, ogólnie jak jest z zakazami? Zakazy gdzie obowiązują? Za czy przed? No. Dokąd? Odkąd? Jak ja sobie kupię tutaj posesję, nie? Wie pan, to sobie kupię, nie? I to co, ja nie mogę się fotografować teraz nagle na tle tej posesji, No wie pan co, niech pan o tym pomyśli spokojnie. Niech pan odwiedzie kolegę, bo kolega się drugi raz, to będzie już nękanie, drugi raz zrobi takie manewry, że uprzejmy pan szef ówczesny, pełniący obowiązki szefa komisariatu. A mogę jeszcze zapytać? Proszę uprzejmie. Się w zdanie. Gdzie pan tutaj chodził, że panowie z ochrony zainterweniowali? Proszę pana, tu jak to się działo? Proszę pana, ja tu jestem. Ja... No dobrze, żebyśmy znali no to szczerze sytuację. Już panu mówię, pan jest bardzo uprzejmy. Proszę pana, już panu mówię, ja jestem tutaj, ja wiem, gdzie są granice tego obiektu. Tak? Znam doskonale. Nigdy na taki obiekt nie wchodzę. Nawet nie zbliżam się, nie przekładam nigdy nad bramę ani nic. Po prostu sobie z oddali fotografuję obiekt, który zgodnie z prawem w Polsce można fotografować. Te zakazy, owszem, one wiszą na bramie, ale one dotyczą momentu, kiedy pan jest w środku, a nie z zewnątrz. A pana twórczość internetowa opiera się na?
Ja sobie fotografuję obiekty, które mnie interesują. Przemysł, a potem zarabia na nich. Słucham? A potem zarabia na nich. Proszę pana, fotografuję obiekty, które mi się interesuje. Ma związek z tym? Drogi panie, bym prosił w związku z artykułem 65 kodeksu wykroczeń o udzielenie danych osobowych. Ma pan obowiązek, może pan w tym momencie nawet sobie sprawdzić, że musi pan podać na polecenie funkcjonariuszy albo innych urzędników. Tylko i wyłącznie, jeżeli pan niekoniecznie, bo w tym momencie... Ja mogę dokończyć, jak pan chce, to może pan mówić, no nie ma problemu. Proszę. Ma pan obowiązek, udzielenie danych osobowych osobie, która jest do tego odpowiednia, czyli funkcjonariuszy policji w tym momencie, tak? Artykuł 65 nie stanowi o istnieniu obowiązku, tylko mówi, kto wbrew obowiązkowi nie udziela takich danych. Taki czyli obowiązek... popełnia wykroczenie. W tym momencie pan popełnia wykroczenie, bo nie chce pan podać danych. Poproszę o te dane osobowe i się rozejdziemy. Proszę pana, jeżeli pan pozwoli mi dokończyć, to jest 30 sekund. Artykuł 65 mówi o tym, że kto wbrew obowiązkowi. O takim obowiązku stanowić musi inny artykuł. Jeżeli pan ma prawo do legitymowania osób, jeżeli pan wykonuje czynności z artykułu 14, a w związku z tym, że ja nie popełniam żadnego przestępstwa wykroczenia, świadkiem pan... nie jestem, to pana zdanie jest, że ja stwarzam. Ja niczego nie stwarzam tutaj, ponieważ robiąc legalne czynności, nie mogę stwarzać tutaj zagrożenia. Nie jestem agresywny, wulgarny, nie jestem lubieżny, stoję sobie tu, gdzie mogę stać i legalnie fotografować ten obiekt. W związku z czym pana interwencja jest tutaj zupełnie nieuzasadniona w takim sensie, że chce pan ode mnie dane. Nie mam takiego obowiązku. Jest najbardziej uzasadniona, bo... Nie wykonuje pan żadnych... Jakie zagrożenie, dobrze? Zagrożenie, które może być pociągnięte... Proszę pana, dlaczego pan uważa, że może być zagrożenie jakieś? Na jakiej podstawie pan do tego doszedł? No bo nagrywa pan obiekty, które nie są... Nie są co? Udostępniane dla osób publicznych, które nie powinny nagrywać, tak? To jest nieprawda, co pan mówi. To jest nieprawda. Te obiekty można nagrywać. Nie ma w rozporządzeniu z czerwca 2003 roku, bo o tym rozporządzeniu pan wspomniał, słowa o zakazie fotografowania. Tam jest mowa o ochronie takich obiektów, ale nie ma mowy o zakazie fotografowania takich obiektów w ogóle. Już nie mówię z zewnątrz. Czyli ochrona obiektu pod kątem nagrywania. Nie ma takiej mowy w tym. Nie ma mowy. Interpretacja tego może ale jak interpretacja? Proszę pana, dobrze. Proszę pana, w takim wypadku, czy ja mogę koło tego obiektu chodzić w czerwonej kurtce? Mogę czy nie, żeby nie rozpraszać ochrony? Mogę w czerwonej kurtce chodzić czy nie? Może no pan... przecież tam nie ma napisane, że mogę lub nie mogę, więc pan może zinterpretować, że nie mogę w czerwonej kurtce chodzić. Podałby pan te dane i zakończymy to. Proszę pana, nie podam panu tych danych, ponieważ ja nie mam w tej chwili obowiązku, nie popełniam przestępstwa wykroczenia, a pana podstawy, że mówiąc, że ja mam obowiązek, są nieprawdziwe, ponieważ ja w tej chwili mówię. Jaka jest przyczyna? Pan mówi, że stwarzam zagrożenie. Jakie zagrożenie ja stwarzam? Pan nie podał, pan sobie wymyślił to. Nie wymyślam. Jakie zagrożenie? Fotografując obiekt, robię legalne czynności. Fotografując obiekt, robię legalne czynności. Wykonuję całkowicie legalne czynności. Ma pan 46 czy 7 filmów na moim kanale, które pan może sprawdzić i niech pan zobaczy, w którym momencie, gdziekolwiek, ktokolwiek udowodnił, że ja wykonuję nielegalne czynności. Nikt, ponieważ ja wykonuję legalne. Ja się na tym znam i nie pcham się gdzieś tam. Ja mogę filmować tutaj w Polsce wszystko, co widzę z miejsca publicznego, nie wchodząc na teren. Te zakazy nie mają znaczenia. Teraz pan wygląda na to, że jak ja bym tam teleskop ustawił i skierował tu, to pan mówi, że ja nie mogę tego robić, mimo że jestem na swojej na przykład posesji. Niech pan pomyśli o tym. Do którego momentu ja nie mogę filmować? Czy stamtąd 50 metrów mogę filmować, czy nie? Ma pan w tym rozporządzeniu to? W zależności od interpretacji, tak jak mówiłem. Nie ma, proszę pana, czegoś takiego, jak zakazy muszą być wyraźnie i jednoznaczne. I nie ma czegoś takiego w zależności od interpretacji, bo pan sobie interpretuje tak, a ktoś tak. Jeżeli jest zakaz, a pan chce mnie doprowadzić do jakiegoś, do sytuacji, w której ja według pana popełniam wykroczenie, to musi istnieć konkretny zapis, że jest zakaz. Takiego zakazu teraz nie ma. W tym momencie jest podejrzenie, że jest pan osobą poszukiwaną i mam obowiązek... Proszę pana, przecież wie, że ja się... ...ustalenia danych osobowych pana z celem weryfikacji, czy jest pan osobą poszukiwaną, czy nie, dobrze? Proszę pana, przecież pan to teraz wymyślił na miejscu. Nie.
Nie, w tym momencie pan mówi, że ja nie mogę fotografować. Pan nie chce udzielić informacji, czyli pan coś zataja w tym momencie. Nie chce pan się wylegitymować. Nie, czyli daje pan do zrozumienia, że pan proszę ma coś pana, do ukrycia. W tej chwili, tak. Pan w tej chwili powołał się na coś zupełnie innego niż na początku. Pan twierdził, że ja no, ale... nie mogę fotografować, a teraz pan skoro... wymyślił na miejscu tą sytuację. Skoro naprawdę chce pan w to wbrnąć? Nie danych osobowych, to nie, w ten sposób. Nie chce pan naprawdę, wymyślił pan to na miejscu, chce pan naprawdę w to dalej wbrnąć? Przecież będą z tego potężne kłopoty. Pan na początku powiedział, że jest zakaz, którego nie ma. Po raz drugi jest pan w tej sytuacji. Ja panu udzielę tych danych, ale tym razem naprawdę nie wystarczą przeprosiny, panie. Proszę o te dane, proszę pana. Dobra. O jakich danych pan mówi? Imię, nazwisko, data urodzenia, proszę. Zmyślił pan podstawę. Wie pan, jakie będą kłopoty? Zmyślił pan, powiedział pan na początku sytuację, w której ja rzekomo nie mogę filmować tego obiektu, co jest nieprawdą i teraz nagle pan wyskakuje, że jestem... Będzie pan musiał udowodnić to, że jestem podobny do osoby poszukiwanej. Pan wie o tym, nie? Przepraszam, nazwisko... Pana. Dobrze. Data urodzenia... Powiedział pan to. Pan w jakim celu pan nagrywa? Proszę pana, nie pański interes. Proszę się odsunąć tutaj z drogi, dobrze? Cel trzeba było pytać, proszę pana, na początku. Nie legitymować, więc wtedy pan uzyskał wszelkie informacje. A teraz pan się wrąbał w taki kocioł, jest pan w tej sytuacji drugi raz. Przy zupełnie innym obiekcie. Dobra. Wow. Dobra. Pan wtedy tam nie powiedział, że ja nie mogę nagrywać. To pana kolega, tylko pan wtedy nie zareagował, że na to właściwie. Pan kolega powiedział, że popełniam wykroczenie. Teraz też pani pan musiał to zrobić, bo pan powiedział, że nie mogę tutaj nagrywać. Kłamie pan po prostu. Albo mówi pan nieprawdę nieświadomie po raz kolejny. Nie doszkolił pan się i legitymujecie mnie bezpodstawnie. Teraz pan... Tak. Mogę prosić imiona rodziców? No to teraz jakie proszę pana, mandacik czy co będzie teraz, bo pan powiedział, że nie mogę nagrywać. Mamy pana dane osobowe i to będzie weryfikowane w jaki sposób. Ale pan powiedział przecież teraz proszę pana, że ja nie mogę nagrywać tego obiektu. Ma nagrały to dwie kamery. I co teraz proszę pana? No przecież co? Czy materiał jest zgodny czy niezgodny będzie tutaj weryfikowany, tak? Czy pan czasem nie naruszył tutaj płotu czy innych jakichś, nie wchodzi pana teren obiektu, tak? Proszę pana, rozumiem, że jeżeli nie wchodziłem na teren obiektu, nie naruszyłem płotu i tych innych bzdur, które panowie tutaj opowiadacie, to rozumiem, że wobec tego pana, który wezwał niezasadnie policję, zostanie wyciągnięte jakieś konsekwencje, tak? To już będzie w naszej gestii, proszę pana. Ja tylko pana zapytałem, pan może odpowiadać lub nie. Ale że pan drugi raz się w to kopał, to jest nieprawdopodobne. Numer kontaktowy mogę od pana prosić? Drugi raz? Ten numer robimy? Bo to ja panu odpowiem tak jak wtedy. Pamięta pan co ja odpowiedziałem? A może pan chce numer buta? Ja mam krótką pamięć, proszę pana. Numer buta, ma pan krótką pamięć. No dobra, no. Chociaż pan jest uczciwy w tej kwestii. Nie, proszę pana, nie dostanie pan żadnego numeru kontaktowego. Teraz to już pan dostanie inne pismo. Bo wtedy ja sobie odpuściłem temat. Pan teraz na poczekaniu tutaj zrobił numer z osobą poszukiwaną i teraz będzie pan musiał udowodnić, że tak było, bo nie może pan sobie zmyślać przyczyn. Nie podawał pan danych osobowych. Co proszę pana, nie muszę panu to, podawać, jeżeli nie tak, wykonuje panu... Jak? Dobra. Kończymy nasze czynności. Dobra. Wszystko zostało zrobione tak, myślę, po pana myśli, bo pan chciał po prostu to tylko nagrać i wysłać do internetu, żeby na tym zarobić. Pan sobie pozwala jako urzędnik państwowy wobec mnie takie tezy stawiać, tak? Informuję pana jeszcze o... Pan wie, że... ...na zasadność, legalność i prawidłowość do miejscowo... do miejscowego prokuratora, tak? No i w stronę to wszystko. Dziękuję za niewspółpracę. Do widzenia.